Dzień dobry Państwu. Zapraszam do programu Jacek Dubois zaprasza. Dziś będzie trochę śmiesznie, trochę gorzko, bo moim gościem najzabawniejszy człowiek polskiej sceny kabaretowej, Robert Górski. Witam Cię, Robert. Dzień dobry, witam Państwa. Boję się trochę rozczarowania, bo często ludzie uważają, że jestem wodzirejem, który nie przestaje na imieninach opowiadać dowcipów, a tymczasem jestem dosyć skryty, nieśmiały, raczej zajmuję pozycję obserwatora. Komentatora. Słuchaj, to miało być ostatnie pytanie, jaki jesteś właśnie, więc popsułeś już koniec programu. Próbujmy uratować w takim razie początek. Zobaczymy, czy za pół godziny będę w stanie odtworzyć to, co o sobie myślę w tej chwili. Ale za pół godziny może ja zapomnę to pytanie, więc wszystko jakoś się da zatrzeć. Słuchaj, zacznę od tego, że chyba jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków. I tak mnie zawsze pasjonuje, czy ciebie rozpoznają, bo ty jesteś Robert Górski, czy w tobie dostrzegają postacie, które grasz? Co miało swoje fazy. Na początku nikt nie wiedział, jak się nazywał. Wszyscy mówili na mnie Badyl, bo odtwarzałem postać Menela o ksywie Badyl. A to fajne, bo to chyba tak wywołałeś trochę strachu też, czy? Miałem zawsze taką pogodną twarz, więc nie sądzę. Po prostu zawsze, jak się pracuje w kabarecie, zakłada się kabaret, najłatwiej ubrać się w second handzie, a tam najwięcej jest ciuchów, w które można ubrać jakiegoś Menela, czy przynajmniej takiego człowieka niezamożnego, więc siłą rzeczy byłem tym człowiekiem z ludu, ale szybko awansowałem i potem zostałem nazywany premierem. Ale poczekaj, jesteś tym Badylem i co się z Badylem załatwia? Czy flaszkę, czy tam kogoś trzeba łomot spuścić? Nie, w jakich sprawach się zwracam do ciebie? Zyskałem sympatię ulicy jako ten Badyl, bo miałem tam monolog o imprezie, o tym, co się dzieje po imprezie, więc byłem człowiekiem z ludu, więc ten lud, bardzo miałem wrażenie, mnie polubił. Byłem takim swojakiem. Natomiast mama zawsze mi mówiła: Robert, występujesz w telewizji, ubierz się w garnitur, bo wyglądasz jak taka ostatnia łajza. Mówię: mamo, no trudno grać w garniturze taką postać. No ale pomyślałem sobie, że może coś w tym jest. Też zawsze człowiek myśli jednak, jak będzie tam w przyszłości pamiętana jego historia zapamięta. Pomyślałem sobie, no rzeczywiście może ten dres ortalionowy, bazarowy to nie jest to, jakbym chciał się zapisać w ludzkiej pamięci, więc założyłem garnitur i zostałem Tuskiem, a więc zostałem premierem i tak bardzo długo mnie nazywano, dopóki nie zacząłem być prezesem. Teraz jestem prezesem, nawet tak mówi do mnie mój osobisty trener: panie prezesie to, panie prezesie tamto. W międzyczasie równolegle stałem się Robertem Górskim. No to chyba ten premier mi w tym pomógł, a zwłaszcza prezes, więc obu jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczny i jako jedna z niewielu osób ze środowiska kabaretowego istnieje pod swoim nazwiskiem, ponieważ większość z nich to po prostu kabaret taki owaki, albo po prostu kabaret i ludzie bez imienia, bez nazwiska. To chyba masz duży wpływ na politykę, bo premiera Tuska obecnie, że tak powiem, wciągnąłeś na wyżyny, zrzuciłeś prezesa. Czy nie przychodzą do ciebie ludzie i mówią: załatw mi coś tam w tej polityce, jakiegoś ministra na przykład? No aż tak to nie. Często się zastanawiałem nad swoją rolą, pozycją i siłą w polityce, bo przypisywano mi różne przymioty i możliwości. Oskarżano mnie z jednej strony, z drugiej strony chwalono mnie za to, że obaliłem Tuska, chwalono mnie za to, oskarżano mnie za to. Potem tak samo było z prezesem, więc nie wiem do końca, jaka jest moc kabaretu. Z pewnością, jeśli statek jest przechylony i nabiera wody, kabaret może tam tę łyżkę wody dolać, która być może w ostateczności zdecyduje, czy ten statek się wyprostuje, czy pójdzie na dno. No, myślę sobie, że w paru momentach rzeczywiście miałem wpływ na politykę, zwłaszcza robiąc ucho prezesa, bo dzięki mojemu programowi można było sprawdzić, kto jest kim na scenie politycznej, bo jeśli ktoś się pojawił w uchu prezesa, to znaczy, że był ważny. Taki był odbiór tego serialu. Słuchaj, ale miałeś na przykład tak, że ktoś rzeczywiście cię wziął za prezesa? Za prezesa nie, natomiast parokrotnie byłem brany za fanatycznego jakiegoś wielbiciela PiSu.
Tak została zinterpretowana moja rola, którym zresztą nie jestem, ale dzięki temu mogłem gdzieś zaparkować, bo pan parkingowy uznał, że człowiekowi, który tak pomaga prezesowi, należy się miejsce na zatłoczonym parkingu. Kiedyś taksówkarz po wyborach powiedział do mnie, no i co, przegraliśmy. Ja dokładnie nie wiedziałem właśnie o co mu chodzi, czy do jakiej partii mnie przypisał, więc taką, ja z kolei przypisuję sobie taką zaletę, że właściwie jestem trochę nie do końca identyfikowalny. Znaczy nie wiadomo właściwie o co mi chodzi. A słuchaj, ty kiedyś pamiętam, że napisałeś książkę o panu prezesie i chyba z żoną się udaliście, żeby mu ją wyręczyć i cię nie wpuścił. Przestraszył się? Ciężko powiedzieć. Doszliśmy do pewnego momentu, zatrzymaliśmy się przed jego gabinetem właściwie, a tam pani sekretarka powiedziała, że po prostu go nie ma. Jak to w polityce, nie do końca wiadomo, co się stało, czy naprawdę go nie było, czy był, ale chciał, żeby go nie było. W każdym razie dzięki temu poznałem panią sekretarkę, miałem czas jej się przyjrzeć w oczekiwaniu na prezesa i potem widzę ją wielokrotnie, jak podaje prezesowi kwiaty po jakichś wygranych bądź przegranych wyborach. Wiem, że to nie jest postać znikąd, to jest sekretarka, która siedzi na Nowogrodzkiej. Ale ty miałeś niebywałą okazję, bo tak, jesteś pojechał prezesa, jest gabinet, okazuje się, że prezesa nie ma. Nie kończyło cię, żeby wejść i przejąć cały ten interes? Rozumiem, że... Żeby się nikt nie zorientował tak pytanie naprawdę. Pytanie jest metaforyczne. Ja się nie nadaję do polityki, chociaż myślałem przez dłuższy czas, że owszem, że może będzie ze mnie materiał na polityka. W 89 roku miałem 18 lat, więc chciałem rzeczywiście w tę nową rzeczywistość się zaangażować. Rozklejałem plakaty Ato Mazowieckiego w wyborach prezydenckich, a to następnie Kuronia. Byłem ochroniarzem na wiecu wyborczym Kuronia. Potem w trakcie studiów polonistycznych... Lałeś komuchów? Proszę? Lałeś komuchów wtedy? Właśnie żałowałem, że przekleństwo zbyt późnego urodzenia, prawda, że cała historia wydarzyła się przede mną właściwie, więc trochę tego żałowałem, że moje przeżycie pokoleniowe to nie była walka z ZOMO, tylko oglądanie seksshopu przez witrynę. No ale potem na studiach byłem senatorem i podejrzałem politykę tak z bliska na tym poziomie studenckim i tam zrozumiałem, że to absolutnie nie jest dla mnie ta polityka w wydaniu kuroniowym. Chyba to nie jest główna oś, główny nurt polityczny raczej. Polityka to intrygi, to taka walka brutalna o władzę. Słuchaj, a żeby zachować symetrię, bo opowiadałeś, że wchodzisz do prezesa, nie udaje ci się przejąć tego gabinetu, a wybrałeś się kiedyś do Tuska? Tak. Chcę powiedzieć jeszcze, że nie wiem, czy byłeś tam na Nowogrodzkiej, pod gabinetem prezesa może nie, ale pewnie przejeżdżałeś tamtędy, więc wiesz, że prezes urzęduje w takim budynku obrzydliwym, z grubsza mówiąc, więc nie zazdroszczę mu miejsca pracy. Być może na to, a nawet na pewno nie zwraca uwagi, natomiast dla mnie jest ważne otoczenie, w którym się siedzi, w którym się pracuje. To miejsce właściwie nadaje się do wyburzenia, tak szczerze mówiąc. Natomiast byłem i spotkałem się z Tuskiem tam na Klonowej, czy tam w miejscu, gdzie mieszkają premierzy przy łazienkach. I to miejsce dużo ładniejsze, jednak trzeba powiedzieć, bo łazienki, bo Belweder niedaleko. Minusem jest bliskość ambasady rosyjskiej. Nie można mieć wszystkiego. Natomiast jakby i to miejsce było ładniejsze i... Ale premier dostałeś był, się do premiera? Był, tak, wyszedł, podał mi rękę, porozmawialiśmy. Zaskoczył mnie znajomością moich dokonań. Nie wiem, właściwie do tej pory, jak on to zrobił, czy szybko mu tam pan Graś podał jakieś materiały związane ze mną, czy śledzi moją karierę. W każdym razie chyba tak się zdobywa sympatię wyborców. Myślę, żeby być politykiem, przede wszystkim trzeba mieć znakomitą pamięć. W ogóle, żeby być kimś wybitnym, trzeba mieć znakomitą pamięć. Dlatego tak patrzę na ciebie, myślę, że jesteś nią obdarzony. Ja mam pamięć tylko taką, żeby pamiętać skecze, ale na szczęście pisanie skeczy idzie mi nieźle, zapamiętywanie gorzej, więc tam mój środek ciężkości jest przesunięty. W każdym razie
spędziłem w oczekiwaniu na premiera chwilę czasu z panem Pawłem Grasiem, który okazał się bardzo zabawnym człowiekiem. Jeśli jego symetryczną jakby odwzorowaniem po stronie PiSu jest Jacek Sasin, którego widziałem tam na Nowogrodzkiej, no to ten chyba wypada lepiej. Ten. Ile dni już był w kolejce? Sasin. Sasin. No bo wiesz, bo tam pokazywałeś w kabarecie te wielogodzinne oczekiwania, więc po ilu dniach był Sasin. Widziałem go tylko, że otworzyły się drzwi, on tam zajrzał, co się dzieje na korytarzu. Ogolony, nieogolony. No, wygląda jakby był czymś zaaferowany i no nie wiem, jakoś nie mam do niego zaufania. Znaczy nie wzbudził mojej takiej pierwszej takiej sympatii. Może wiesz, jak rozmawiamy, to mi przyszła koncepcja, dlaczego mógł cię pan prezes nie przyjąć. No. No bo ty jesteś esteta i może rzeczywiście ta Nowogrodzka mu się nie podobała i on czekał, jak skończy dwie wieże budować i wtedy chciał cię w nowym lokalu. Wiesz, dopiero z fanfarami. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu jesteśmy z dwóch różnych historii, z dwóch różnych bajek, więc ciężko chyba byłoby nam się porozumieć. Znaczy, Tusk po prostu łatwiej nawiązuje znajomości, a przynajmniej no, ma taką łatwiejszą komunikację. Może jest bardziej ufny, albo po prostu jest lepszy PR-owo i wie, że każda podana ręka to jeden głos więcej. Więc tam się ciekawie z nim rozmawiało. No i do tej pory pamiętam historię, którą opowiadał mi Paweł Graś, jak to był studentem i działał aktywnie w strukturach EZS-u krakowskiego i zorganizował jako ten student opozycji spotkanie, koncert barda jakiegoś opozycyjnego, ale ponieważ ci pierwsi Gintowski, Kaczmarski byli zajęci, zorganizował spotkanie z jakimś trzeciorzędnym bardem i okazało się, że na ten koncert nikt nie przyszedł. Również ten bard. No to nikt nie był zawiedziony chyba. Więc to wspaniała anegdota, tak. Więc takie historie bardzo zbliżają, bo pokazywanie ludzkiej bezradności nas do siebie zbliża. Słuchaj, przeczytałem twoją biografię, co prawda jeszcze nie książkową, tylko w tą Wikipedii i dowiedziałem się, że 93 rok to jest moment, kiedy zakładasz kabaret moralnego niepokoju. Jeżeli to nie jest prawda, to znaczy, że Wikipedia kłamie, ale tak tam podają, bo pewnie widzę, to że możliwe. Chcesz sprostować. No i od tego czasu minęło, to obliczyłem, 31 lat. No i takie pytanie, jaki jest twój poziom moralnego niepokoju po tych 31 latach? Zwiększa się, spada, jest w tym samym miejscu? Jak widzisz, to była dobra inwestycja. Lata 90. to były szalone lata. Wiele osób się dorabiało, handlując na bazarze, handlując ubraniami, jeżdżąc po te ubrania gdzieś do Korei, do Singapuru. Prawda? Więc te kariery były czasem gwałtowne, czasem kończyły się strzelaniną, prawda? Bo to mafia też korzystała z tego wszystkiego. Ja wybrałem spokojniejszy biznes, kabaret, który trwa do dzisiaj. Oczywiście były tam zawirowania, ale nie na tyle potężne, żeby naruszyć nasze fundamenty. No i nie widzę końca, szczerze mówiąc. Właściwie tylko jakaś ciężka choroba może nas powalić, bo no oczywiście kłócimy się, ale o tyle, no tyle co trzeba, powiedzmy. Mamy jakąś tam higienę pracy. Mi pomysłów nie brakuje, tematów nie brakuje, życie przynosi ciągle nowe historie. No tak, ale chyba właśnie to życie powoduje, że ten moralny niepokój jest skierowany chyba zupełnie na nowe dziedziny życia, bo przed tym się bardziej chyba właśnie niepokoiłeś tym losem Badyla, teraz bardziej cię polityka wciągnęła. No tak, no ale w końcu o życiu takich Badyli decydują tacy prezesi, no więc płynę do źródła, tak jak w czasie apokalipsy ta łódka z żołnierzami, żeby dotrzeć do pułkownika Kurca. Tak więc rzeczywiście wydaje mi się, że też świat ode mnie wymaga więcej, ponieważ jestem starszy, ponieważ mam już gdzieniegdzie siwe włosy, które próbuję ukryć za pomocą wizyt u fryzjera. A czy to jest zapowiedź, że kabaret filozoficzny będziesz robił dzięki tym siwym włosom? Nie uważam, że siwe włosy są oznaką mądrości. Są wyłącznie oznaką starości.
Więc po prostu... Ale można zmylić przeciwnika zawsze w ten sposób. Ludzie po prostu nie robią głupot nie dlatego, że są mądrzejsi, tylko dlatego, że nie mają na nie siły zwyczajnie. Tak to sobie wytłumaczyłem. Wszystko. Uważasz, że historia i wiek nie uczy, tak, tylko po prostu człowiek słabnie. Tak, że seryjni mordercy dalej by mordowali, gdyby mieli siłę po prostu. Pod warunkiem, że oczywiście nikt ich nie złapał, nikt ich nie osądził i nikt ich nie wybronił. Tu znowu. Czyli w politykę resocjalizacyjną nie wierzysz? No, podobno, chyba wydaje mi się, że do 3 miesięcy to działa. Potem wchłania tych ludzi osadzonych po prostu to środowisko zła. Słuchaj, jak patrzę na ciebie, zawsze jesteś wesoły. Zawsze mi się pojawia takie pytanie, czy komika można zasmucić? O tak, no przecież wielokrotnie. Ja się wzruszam aż chyba za często. Coś żona mówi, ja mam wielokrotnie łzy w oczach, bo tak sobie wyobrażam. To przy kryjeniu cebuli pewnie. Nie. Często o sobie myślę, no niestety sam sobą się wzruszałem, jaki jestem szlachetny na przykład. To bardzo taka głupia cecha, ale nie mogę się jej pozbyć, że tam wyślę jakieś pieniądze na pomoc komuś i tak mam łzy w oczach, ale chyba bardziej myśląc o sobie niż o tej osobie, której chcę pomóc. Więc wzruszam się nawet na takich reklamach, głupich reklamach, chociaż znam przecież ten mechanizm, bo sam pracowałem w reklamie, więc wiem, na czym to polega. Zawsze płaczę na filmie z Charlie Chaplinem Światła Wielkiego Miasta. Słuchaj, bo ja dzisiaj nie chcę o wzruszeniu, ale chcę troszeczkę pogadać o rzeczach poważnych. Wiesz, bo ostatnio to, co mnie pasjonuje, to jest sztuczna inteligencja. Znaczy mnie to oczywiście nie w sferze naukowej, bo ja nie mam jakichś takich wiadomości technicznych, bardziej w sferach takiej, co się z nami dzięki niej stanie. I rozmawiam z różnymi przyjaciółmi na temat tego, na ile ona im zawodowo zagraża. Prawda? Najbardziej są przerażeni fotografowie, bo w zasadzie oni już mogą przestać istnieć i są gotowi, prawda? Jak kiedyś no teraz... ludzie niszczyli maszyny tkackie, to oni mogą rozbijać więc te teraz komputery. Fotografowie wiedzą, co czuli kiedyś malarze, kiedy wynaleziono fotografię, prawda? I teraz właśnie pytanie, wiesz, jak to jest z tobą? Czy sztuczna inteligencja może zagrozić komikowi? No ja też się boję, jak każdy, który nie wie, co nas czeka właściwie, bo to sztuczna inteligencja to właściwie jest coś, o czym mało wiemy, więc to nas przeraża i rzeczywiście ona jest w tej też fazie, nie wiadomo, co z nią będzie dalej. No ale oczywiście boję się, jak każdy chyba twórca, że właściwie moja rola na Ziemi się skończy, gdyż przejmie to wszystko sztuczna inteligencja, bo za pomocą jakichś algorytmów ta maszyna sama z siebie wypluje jakiś sketch i okaże się, że ja jestem już jakimś biologicznym odpadem. A wiesz, ja do ciebie mam zupełnie inne przemyślenia, no bo zobacz, w tej chwili rozmawiałem z jakimś specem o sztucznej inteligencji, oni kończą program, który będzie w tym momencie już mógł naśladować głosy. Mhm. Czyli ja mówię, no tak. A z drugiej strony mówisz już ty. Mamy filmy, gdzie występują już nieżyjący aktorzy, bo ich wizerunek jest pokazywany. No i zobacz, czy w tym momencie to nie daje niesamowitej możliwości, że ty w zasadzie sobie leżysz na kanapie, coś mówisz do mikrofonu, a ta sztuczna inteligencja w postaci hologramu już załatwia sprawę za ciebie, że stworzyłeś taki znak filmowy, który już się będzie w zasadzie sam sprzedawał, a ty w swoim tym słynnym bungalowie na Bora Bora wypoczywasz. Jakoś więcej czasu zajmuje mi myślenie o zagrożeniach niż o przywilejach czy korzyściach, które będą z tego płynąć. No rozumiem, że mogę tam wrzucić na przykład kilka swoich skeczy, żeby ten komputer, ta sztuczna inteligencja to obrobiła i wynalazła, czy odkryła ten system, którym ja się nieświadomie posługuję pisząc skecze. Przecież kto inny też może wrzucić te moje skecze do takiej maszyny i mówić, że on po prostu... Wiesz, to są prawa autorskie. No, ty masz w tej chwili najlepszą firmę, bo wiesz, ja ci właśnie chcę ten humor polepszyć i wiesz, ja na to patrzę zupełnie inaczej. Zobacz, z czego żyje McDonald's, prawda? No, z sieci, czyli daje firmę i powstają pod tym samym szydlem centralnie jak gdyby różnego rodzaju punkty karmienia dzieci, głównie
młodzieży i dorosłych. Mhm. I teraz zobacz, masz firmę i co robisz? Zaczynasz leasingować swój wizerunek, czyli twój hologram, twój głos, mhm. i nagle w każdym mieście, w każdym dzielnicy, w każdym domu kultury występuje Robert Górski, a ty bierzesz tantiemy. Mhm. Kusi? Oczywiście. Natomiast prawdopodobnie jak każdy wynalazek, ta rzecz będzie miała i dobre strony, i złe, jak z tym nożem do smarowania masła i do zabijania. Więc zobaczymy, jaki będzie stosunek plusów do minusów. Generalnie ja jestem zadowolony ze swojego życia i powiedzmy też pieniędzy mi nie brakuje. Boję się, że znowu taka inteligencja naprodukuje mi tyle pieniędzy, że będę z kolei się martwił, co z nimi zrobić. Więc, a ja uważam, że w życiu pieniądze nie są najważniejsze. Ale żona ci w tym nie pomaga? Nie, na szczęście mam żonę. Tak, pomaga. Bez niej bym... Nie wydał? Bym, nie wiem, kisił te pieniądze, albo bym je powoli tracił, albo bym po prostu rzeczywiście stracił je jednego dnia gdzieś w kasynie, denerwując się, że nie wiem, co z nimi zrobić. Natomiast nie uważam, że pieniądze są najważniejsze w życiu. W życiu najważniejsze są dobrze dobrane leki, ale które co? Oczywiście trzeba kupić, no ale to nie są jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Zawiodłeś mnie trochę, bo myślałem, że powiesz, że to jest świetny pomysł i muszę znaleźć prawnika. Ja w tym momencie miałem, wiesz, gotowy kontrakt, że na podpisanie umowy na handel twoimi hologramami. Nie mogę tak powiedzieć, gdyż wiem z kolei, że ten program się nagrywa. Jeśli ja powiem, że to doskonały pomysł, to potem powołasz się na ten mój komentarz, że jesteś jego autorem, a skoro go puszczę tak między uszami, powiedzmy, i kiedyś powiem, że mam taki pomysł, no to nie będziesz mógł się na to powołać. No więc wiem, z kim rozmawiam też. Na razie walczę z tobą, a nie ze sztuczną inteligencją. Dobra, sprawę zostawiamy w zawieszeniu. A powiedz mi tylko, jaki widzisz potencjał w tekstach piszanych? Masz tego Snapchata, tam coś kombinujesz, z nim rozmawiacie? Nie mam. Zatrzymałem się na tym. Skoro moja żona tego nie ma, a chyba nie ma, to i ja tego nie mam, bo ja właściwie tak idę za jej plecami i mam to, co ona, więc chyba nie mam tego Snapchata, a więc i ona nie ma. A myślisz, że to ma przyszłość, że mógłbyś zamawiać u Snapchata rano jakiś sketch, mówisz o czymś po południu, on ci wypluwa, idziesz sobie nagrać? Nie wiem, ja jestem chyba taki dosyć konserwatywny, tak bardzo powoli przyswajam wynalazki. Dopiero muszę się upewnić, że to działa i kiedy już ludzkość od tego odchodzi, ja dopiero wtedy się za to biorę. Dzięki temu mam luźniej. Czyli jak ludzie zniszczą sztuczną inteligencję, to się do niej zwrócisz o pomoc? Ja się zabierałem za naszą klasę, kiedy już tam nikogo nie było na przykład, więc to jest mój sposób działania. Ale wiesz co, ja się z tobą trochę zgadzam, bo ja tak myślałem, że wiesz, że będę zlecał na przykład przemówienia tej sztucznej inteligencji, ale potem pomyślałem to, jak ona by to robiła za mnie, to co ja bym robił cały dzień. No właśnie, to kolejne zagrożenie, na które warto zwrócić uwagę, że człowiek bez pracy, bez zajęcia, właśnie kim jest? To tak naprawdę praca nas jakoś konstytuuje. Praca i miłość, jeszcze może tak dodam, żeby już nie było tak, że ani razu nie padło to słowo w naszej rozmowie. No więc, jak we wszystkim w życiu, alkohol jest dobry. Jaki alkohol? W odpowiednich ilościach. Jakaś marka jest polecana przy cię? Nie, ale dowiedziałem się, że dzisiaj od trenera... Jezus, nie mów o alkoholu, bo że... jak spaliko skończysz... No nie, ale tylko chcę powiedzieć, że no, wielu moich znajomych, przyjaciół nawet już w ogóle nie korzysta z alkoholu, bo korzystało z niego zbyt dynamicznie w swoim czasie. Ale to też na plus im idzie, czy na minus? Bo wiesz, bo to są różne ludzie, którzy odstawiają alkohol, też są jacyś agresywni, zauważyłem. Z kolei ci, którzy w ogóle nie piją, no to też jakoś tak nie korzystają z życia, więc jakby chodzi mi o ten umiar, że jak mówił klasyk, alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w ogromnych ilościach. To oczywiście żart, ale ze wszystkim trzeba umiejętnie postępować i ludzie, którzy mają jakąś odpowiedzialność, którzy nie ulegają jakimś euforycznym fascynacjom, potrafią z tego życia korzystać w odpowiedni sposób. Mój kolega na przykład zamówił sobie taką maszynę do odchudzania z takim pasem na brzuch. Ona przyjechała, ta maszyna,
Przywiózł ją kurier, mój kolega to założył, nie czytając oczywiście instrukcji. Pół dnia spędził z tym pasem na brzuchu. Następnego dnia nie mógł wstać, bo ta maszyna wytrąciła mu jakiś kamień z nerki. No i ta maszyna stoi już tam nieużywana po tym jednym razie gdzieś na strychu. Tak? A przecież mogła być do dzisiaj w użyciu. Być może ten mój kolega rzeczywiście by schudł, ale rzucił się jak głupi na śliwki, czy tam głodny na orzechy. Nie mówmy o tak strasznych rzeczach. Wróćmy w takim razie do polityki. Powiedz mi, czy uważasz, że polityka będzie zawsze śmieszyć, czy będzie taki moment, kiedy ona już w zasadzie przestanie? No chyba będzie zawsze, no bo jak widzę, do polityki tacy ludzie idą i w ogóle, żeby odnieść sukces w polityce, trzeba być wyrazistym. A wyrazistym można być tylko robiąc rzeczy niekonwencjonalne, najczęściej głupie. Więc taki Dominik Tarczyński będzie zawsze wyżej, jakoś miał lepsze notowania u prezesa niż profesor Legutko, który jak widzę też tam się stara, bo odebrał order od Orbana. Ale no, ludzie, którzy się głośniej krzyczą, są lepiej słyszani po prostu. Więc siłą rzeczy tacy ludzie też są zabawni, śmieszni. Więc ciągle naszym pragnieniem jest takim, żeby wszystko się, żeby świat się uspokoił, żeby polityka była normalna, prawda? Żeby piłkarze grali, może nie wiadomo jak dobrze, ale przynajmniej przyzwoicie. A to chyba się spełniło, bo znaleźli sposób, że nie strzelają na bramkę, ale wygrywają mecz. No tak, więc z jednej strony się cieszymy, że dostali się na to euro, z drugiej strony się martwimy, bo znowu się ośmieszymy na cały świat. Tak byśmy tylko ośmieszyli się w naszej grupie eliminacyjnej, a tak cały świat będzie miał z nas polewkę. No i tak toczy się życie między taką radością, smutkiem. Więc dla mnie człowieka związanego z kabaretem jest najlepiej oczywiście, jak piłkarze grają źle, no bo wtedy można im dokuczyć, obśmiać i tak dalej. Jak grają dobrze, no to nie ma się z czego śmiać. To można się śmiać z publiczności, która nie wierzyła. No można, ale to nie jest takie jednak nośne, więc walczę tutaj, walczą we mnie dwa wilki. Kibic, który chciałby, żeby Polska wygrywała, i ten satyryk, który chciałby, żeby przeciwnie, żeby sam bramkarz sobie wrąbał bramkę. Słuchaj, ale wróćmy do tej polityki, wiesz, bo ja czasem tam próbuję jakichś tekstów satyrycznych i chciałem się troszeczkę od mistrza dowiedzieć, wiesz, warsztatu kuchni. Przede wszystkim, czy lepiej się śmiać z rządzących, czy z opozycji? No więc właśnie, zadaniem satyryka jest śmianie się z władzy. Oczywiście, więc ja temu staram się hołdować. Oczywiście głupia sytuacja. Ale musi być satyryk poprawny? No nie, ale w takim sensie, że to jest chyba jakoś uczciwe wobec widzów, wobec władzy, że śmieję się zawsze z władzy, kimkolwiek ona by nie była, komukolwiek nie sprzyjamy. No oczywiście mam też swoje preferencje, powiedzmy, wyborcze, więc z jednych jest mi łatwiej się śmiać, z drugich trudniej. Natomiast uciekam w takie jakieś boczne uliczki, na przykład dzisiaj. Może cię to zainteresuje. Chciałem też po programie się z tobą skonsultować. Napisałem sketch o tym, że do prawnika przychodzi dwóch facetów, którzy chcą, żeby im pomógł w homoseksualnym rozwodzie. Bo tylko wiemy, słyszymy o gejowskich ślubach, a nie słyszymy nic o gejowskich rozwodach. Myślałem, że chcesz rolę prawnika zaproponować. No, pomyślałem sobie, że ja będę grał tego prawnika, więc... Dublera nawet, nie? Przepraszam, kabarecie powinien być duble. No więc pytanie znowu, czy człowiek, który jest przeciwko gejowskim ślubom, jest za gejowskimi rozwodami? Powinien chyba, ale może, no nie wiem. Ciężko powiedzieć. Zafascynowałeś mnie tematem. Ciężko mi powiedzieć. No i co ja wymyśliłem, na przykład, że ten... Dlaczego oni się rozwodzą? Niezgodność charakterów, bo jeden z tych gejów głosuje na Konfederację. Są... A to jest dobry czy zły charakter w tym sketchu? No właśnie, nic w życiu przecież nie jest takie pewne. No więc z jednej strony on głosuje na Konfederację, bo nie chce tych imigrantów. Jednocześnie piłuje gałąź, na której sam siedzi, prawda? No więc staram się pisać takie skecze otwarte, żeby jakby nie... Byłem ostatnio na filmie z żoną Anatomia upadku i bardzo mi się podoba to, że tam ten reżyser nie przesądza, kto jest właściwie winien rozpadowi tego małżeństwa. Wszyscy są... Genialny pomysł. Ja wiesz, dzisiaj dam ogłoszenie na stronie Kancelarii Specjalizacja Rozwody dla Gejów.
No więc to pewnie, skoro się żenią, no to i się rozwodzą. Moja matka zawsze mówi, patrzy na, w telewizji na jakiś ślub, mówi, o, teraz się żenią, zaraz się będą rozwodzić. No więc myślę, że to środowisko jest przecież identyczne. Rządzą się tymi samymi prawami. No słuchaj, ale właśnie, bo to jest, wiesz, genialne takie wyszukiwanie takich dosyć nietypowych, absurdalnych sytuacji. Powiedz mi, jaki typ polityka według Ciebie ma największy kabaretowy potencjał? Ja od 6,5 roku jestem absolutnym fanem naszego pana prezydenta. Uważam, że jesteśmy potężnym krajem, skoro potrafiliśmy wygenerować na głowę państwa taką postać, która zwróci uwagę na to, że taki Putin ma tam, nie wiem, ilu tych sobowtórów, 6, nasz nie ma ani jednego, z tego co wiem. Także on sam to wszystko robi, sam wciela się w te przeróżne postaci, kontaktując się z różnymi środowiskami, bo odgrywa wszystkie możliwe role. Tak przez te 6 lat właściwie wcielił się i w żołnierza, i w jakiegoś studenta, i w jakiegoś bohatera, i w twardziela, i w jakiegoś wrażliwca. No. Czyli patrzysz ci w oczy i zastanawiasz się, czy ty nie zaczynasz reklamować nowego programu, który wybuchnie za tydzień. Jestem za tym, żeby była trzecia kadencja, mówiąc wprost. Wiem, że to niezgodne z konstytucją, ale... No ale wiesz, ale może przynajmniej trwać wiecznie nawet w swoim programie kolejnym. Chciałbym, żeby film temu posłużył. Napisałem scenariusz, natomiast widzę opór. Widzę lęk wśród ludzi, którzy wydają pieniądze na filmy, że być może ta scena polityczna za chwilę tak się poprzewraca, że ten mój scenariusz jutro będzie już nieaktualny. No ale chciałbym w nim opisać charaktery ludzki, więc myślę, że to będzie aktualne zawsze. No, główną postacią oczywiście, głównym bohaterem chciałbym, żeby był pan prezydent, bo myślę, że niedługo nie będziemy o nim pamiętać, więc chciałem postawić pomnik trwalszy od Spiżu. No ale czy na pierwszą damę uważasz, że znajdziesz kogoś w kinie, kto udźwignie w ogóle tą rolę? Rozumiem, że prezydenta byś wziął na własne barki. Nie. Paweł Kośnik, mój znakomity kolega, który odtwarzał tę postać w uchu prezesa. Myślę, że idealnie jest sklejony z nim. Postać drugiej damy jest, znaczy pierwszej damy jest drugoplanowa, mimo że to pierwsza dama. Więc byśmy to ogarnęli. Ale ta sama historia człowieka, którego historia jakaś taka w ramach żartu wyniosła na taką pozycję i który ciągle próbuje jako prezydent zaistnieć, jest fascynujące. A to rozumiem, że ty jesteś troszeczkę stylem filmowym Zezowatego Szczęścia chyba zafascynowany, czyli człowiek znikąd, człowiek o niczym, człowiek niedostrzegalny jest taki, to chyba też u Kosińskiego, prawda? Była taka książka Wystarczy być, no film. Tak, no tak, no ten film Munka rzeczywiście opisuje postać człowieka, który właściwie jest taki bezwolny, tylko wiatr historii nim tak miota po Polsce i przypadek decyduje o tym, jak jest postrzegany przez innych. Mowa oczywiście o Piszczyku, tak? Bardzo jest mi bliska postać w ogóle aktora, który odtwarzał te role, czyli Bogumił Kobiela, który jest moim mistrzem i jakoś tak sobie zawsze myślałem o sobie, że jakoś tam w jednej dziesiątej może mamy podobną wrażliwość. Na pewno mamy podobne nosy, on też miał krzywy nos. I taki... Ale w tą stronę czy w drugą? To zależy jak kamera kręciła. W każdym razie jakoś sobie wyobrażałem, że jestem jego jakimś takim spadkobiercą. Może to za dużo powiedziane, ale wydaje mi się, że mam taki życzliwy stosunek do świata jak on. I ja też jestem trochę takim Piszczykiem, którego wiatr historii trochę przegania i nadaje mu takie znaczenie większe niż to rzeczywiste. Ale ty uważasz, że nijakość ma największy taki potencjał kabaretowy? No bo przecież są też takie typy charakterystyczne, typ krzyczący, prawda? Mhm. Typ powtarzający slogany, typ nie odpowiadający na pytania. No na przykład, czy taki Mularczyk nie potrafi przebić prezydenta? No tak, ale to są jakieś postaci takie jednowymiarowe, moim zdaniem. To znaczy Mularczyk i
i te odszkodowania od Niemiec, właściwie nie znam go z żadnej innej roli. No to ludzie, którzy już są tam w otoczeniu prezesa i próbują mu się podobać jakimś jednym tematem i właściwie nic więcej ciekawego na ich temat nie wiemy. Znaczy jakoś nas nie ciekawią te postaci. No teraz pan prezydent to zupełnie co innego. To młody człowiek, który został obdarzony taką funkcją, o którą inni walczą całe życie wielokrotnie, przecież bezskutecznie, a on nagle spada mu na ręce coś takiego. I on próbuje się w tej roli odnaleźć. Jest w tym coś i wzruszającego, i śmiesznego, i no, mówiącego dużo o ludzkiej naturze. Słuchaj, mnie tak pasjonuje, czy on kiedyś do ciebie zadzwonił, powiedział: Robert, ja ci dziękuję, no bo przecież ty go przeniosłeś do historii. No on by był zupełnie zapomniany, no a tutaj, wiesz, jako ten strażnik drzwi prezesa z twojego kabaretu, to będzie trwał tysiącleciami jeszcze. No więc czasem mam do siebie pretensje, że może mu robię krzywdę trochę, a potem przeciwnie, że mu się należy. Mam też do niego taki stosunek niejednoznaczny. Raz mi go jest szkoda bardzo. Myślę sobie, że ludzie przesadzają, robiąc te memy z nim. Potem chwilę później jestem przekonany, że tych memów powstało za mało. No więc w każdym razie to człowiek, który przyciąga uwagę. A to już jest bardzo dużo. Słuchaj, no ja myślę, że naprawdę dla niego zrobiłeś dużo, ale powiedz mi jeszcze, jaki jest w ogóle właśnie twój ulubiony bohater już nie z tego najwyższego topu, czyli premier, tylko no ktoś z takich, znaczy nie prezydent, tylko ktoś niżej. Kto jest dla ciebie takim najzabawniejszym? Najzabawniejszym nie, ale może powiem tak trochę poważnie, że ja bardzo byłem związany z postacią Jacka Kuronia. Znaczy wydawał mi się jakimś człowiekiem, który, że tak powinien właśnie, tym takim człowiekiem powinien być polityk, że jest takim społecznikiem, że jest takim człowiekiem, który nie nosi koniecznie garniturów, tylko jego zapamiętałem, a tak jak wszyscy, w tej bluzowej, w tej jeansowej bluzie, kiedy jarał szlugi. Pamiętasz, miał takie spotkania z ludźmi, kiedy leżała ta paka papierosów, taka tęczowa, nie powiem jaka to marka, chociaż ona już chyba nie istnieje, więc trochę mnie wciągnął w te palenie papierosów, bo też chciałem być taki jak on i on tak się zaciągał tymi szlugami na wizji, co samo w sobie było jakoś ekscytujące. Rozlewał zupę i widać było, że no on jest przyjacielem ludzi. Jakoś tak sobie pomyślałem, że to jest mój wzór, że słuchaj, ja chciałbym być taki jak on. Taki sam stosunek jak ty. Słuchaj, 81 rok, strajk na Uniwersytecie Warszawskim, mój pierwszy rok, aula, spotkanie z Kuroniem. I on zaczyna opowiadać o tym, jak zjednoczą się Niemcy. Słuchaj, w 81 roku ktoś, kto mówi takie rzeczy, no był traktowany jako wariat. I słuchaj, ten wykład pamiętam jak dziś i wszystko się spełniło tak, że to był przy tym wielki polityczny wizjoner tak naprawdę. No więc oczywiście, jak gdyby żył, pewnie bym też się z niego śmiał, ale jakoś tak... może bym wyśmiewał tylko sposób, w jaki się ubiera, jak mówi. No miał taki jednak... taki trochę menelski ten look, powiedzmy, czy taki swojski bardzo. Natomiast no, pewnie mnie wyśmiewał z tego, co on tam mówi, bo rzeczywiście jakby jego działalność była na wskroś, moim zdaniem, pozytywna. Więc gdybym się z niego śmiał, to też w tak pozytywny, ciepły sposób. Natomiast takich postaci jak Janusz Kowalski, to no nie warto się śmiać, bo tylko mu dodaje popularności, która mu się nie należy. Słuchaj, a masz w ogóle jakiegoś polityka, co mówisz, że on nie ma żadnego humorystycznego potencjału, nic się z tego nie da zrobić? No w każdym coś jest, trzeba tylko mocniej podłubać. No, Kosiniak-Kamysz jest tak dostojny, czy tak niekontrowersyjny, że aż nudny czasem, no ale to też jest jakoś do obśmienia. W uchu prezesa zrobiłem z niego człowieka, który ciągle poszukuje jakiegoś kompromisu, konsensusu i ciągle apeluje o umiar, o zgodę. No więc trzeba każdej postaci się dłużej przyjrzeć. No każdy z nas jest jakoś tam śmieszny, więc nawet nudna postać przez tę swoją nudę jest też jakoś ciekawa. Gdyby byli wszyscy nudni, no to też nie. Masz jakąś świętość takiego polityka, z którego byś się w ogóle nie odważył zakpić? Nie.
Nie, no nie. Nie, nie mam takiej. Oczywiście próbuję sobie jakoś, przerzucam przed oczami te wszystkie postaci, ale nie, no dlaczego? Każdy jest jakoś tam śmieszny, czy bywa śmieszny. No więc nie widzę takiej postaci. Mnie pasjonuje zawsze, czy oni wolą u ciebie wystąpić, czy mają strach przed tobą, że weźmiesz ich, że tak powiem, pod swoje spojrzenie. Jak to jest? Przychodzisz na przyjęcie i przybiegają politycy jeden za drugim i się wygłupiają, żeby cię zainteresować, czy stoisz sam pod ścianą i w ogóle nikt nie podchodzi, bo pada strach? Nie, no ja nie obracam się też w świecie polityki jakoś tak gwałtownie, żywiołowo, nie mam z nimi kontaktu. Natomiast kiedyś Tusk mi mówił, że oglądał razem z tą swoimi przybocznymi posiedzenie rządu, zrobiłem tego chyba tam 90 odcinków i wspólnie uznali, że im to bardziej pomaga niż przeszkadza, bo nawet taki program satyryczny, w którym są tam obśmiewani, mimo wszystko dodaje im ludzkich cech, a to sprawia, że koniec końców tych plusów jest więcej, więc... Czyli nawet żeby się śmiali Lugowskiego. Tak, no a poza tym jeśli z kogoś się śmiejesz, to znaczy, że on jest na tyle ważną postacią, że ktoś chce się nią zająć, nawet w formie karykatury. Słuchaj, musimy powoli kończyć, ale jeszcze trochę prywaty zawsze. Jak widzisz kabaretowo świat prawniczy? Jest potencjał? Wiesz co, właśnie tego jednego trochę żałuję w moim uchu prezesa. Ja tam właściwie nie zrobiłem nic o Ziobrze, o Zbigniewie Ziobrze, ale tylko dlatego, że ja się nie czuję pewnie w świecie prawniczym i ci prawnicy wydają mi się też postaciami, no nie gniewaj się, może ty jesteś też wyjątkiem, nie wiem jak licznym, ale dosyć nudni, czy tak skrępowani tymi przepisami, także zachowania publicznego, że ciężko mi tam coś w nich znaleźć. Ale nie ma prawnika dla ciebie, który nie ma potencjału? Nie no, ty jesteś. Nie mówię dlatego, że jestem w twoim programie, ale jesteś osobą, którą jest powszechnie znana. I masz taką i sylwetkę, i sposób mówienia trochę, która... Żeby się ponabijać. Żeby się z ciebie ponabijać. Znam cię również prywatnie i to też było dla mnie spore zaskoczenie, jak jesteś swobodną postacią poza salą sądową, bo... Może to dzięki temu alkoholowi, co reklamujemy dzisiaj, wiesz? No może dzięki temu też, ale widziałem cię wielokrotnie bez tych atrybutów i też byłeś niebanalną postacią. No człowiek, który pisze tyle też książek, musi być kimś innym niż pozostali. No, kurczę, muszę się mocniej, z Giertycha ponadbijamy. Muszę mocniej spenetrować to środowisko. No ale Giertych istnieje w mojej wyobraźni bardziej jako polityk, jako człowiek, który tam chciał te mundurki zakładać ludziom, który był przeciwko generalnie. Słuchaj, teraz czytamy o tym Funduszu Sprawiedliwości, o różnych takich zarzutach wobec polityków, mogą być uchylane immunitety. Jak w związku z tym widzisz przyszłość kabaretu więziennego? Humor więzienny, obozowy pozwalał przetrwać najgorsze chwile. O tym jest książka Stanisława Grzesiuka, 5 lat kacetu. Tak więc polecam tę lekturę, gdzie on tam wielokrotnie mówi o tym, że gdyby nie humor, gdyby nie kabaret, który tam potrafili, próbowali stworzyć, czy jakieś żarty, które wbrew tej rzeczywistości, która ich otaczała, próbowali organizować, czy to im pozwalało przetrwać. Więc generalnie zachęcam do tego, żeby siła fizyczna nie wystarczy. Właśnie ci ludzie, którzy byli pozbawieni humoru w obozach, którzy byli tylko takimi mięśniakami, no tam mieli naprawdę ciężko. Ludzie inteligentni, ludzie, a więc obdarzeni także poczuciem humoru, a niezbyt silni fizycznie, dzięki tym przymiotom potrafili przetrwać najgorsze chwile. Więc myślę, że to jest absolutnie niezbędny warunek przetrwania. Jeżeli postawią któremuś z posłów zarzut, to zrobisz tam sketch specjalnie z dedykacją? Żeby tam pojechać? Nie, no nawet wiesz, tam telewizory są, także możesz... Nie wiem, czy im to pomoże, czy im właśnie przeciwnie, właśnie ich może pogrąży w jakiejś rozpaczy. No ale mam też wiele sketchów
obyczajowych, niezwiązanych z niczym, które pozwalają zapomnieć o tym, gdzie się jest, myślę. Więc w ten sposób chciałem im pomóc, bez względu na to, z jakiej partii są, a będą chyba z jednej. I trzymając się za słowo, musimy kończyć. Bardzo dziękuję Ci za obecność. Dziękuję Państwu, do widzenia i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję.